Witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie. Żeby kawka była dobra z rana, trzeba ją wypić na gołębniczku. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich odbiorców moich kanałów muzycznych i nie tylko, ale na początek pozdrawiam panią Ewelinę Kaczerwską. Pani Ewelina Kaczerwska, która dostaje ode mnie gołąbka o numerze 4096. Ewelino, tak ci powiem, bo pewnie nie jesteś starsza ode mnie. Gołąb o numerze 8 z 8 celki idzie do ciebie ze względu na twojego kochającego męża, że będziesz się nim bardzo cieszyć. Postarałem się ci dać gołąbka, który będę za niego starał się poręczyć. Oczywiście, żebyście byli zadowoleni. 10 gołąbków idzie do oddziału, tu mam zapisane, żeby sobie nie pomylić, bo ja czasami sobie lubię pokręcić oddziały. Oddział 0243, Nidzica, Kaczerwska Ewelina. Proszę. Ten gołąbek jest wybrany ode mnie, dla ciebie. To ma być prezent od twojego męża. A tutaj gołąbeczki, proszę zbliżyć kamerę. Tutaj wszystkie gołąbki, które są, idą do twojego męża. Więc tak to wygląda, musicie się podzielić. Resztę fajnych rzeczy opowiem na filmie innym, ale wstępnie polecimy taką fajną czołóweczką u mnie. Gołąbeczków 4094. 4094. Tak się prezentują. Gołąbki wyselekcjonowane z celek, tak jak już mówiłem. Gołąbek z muszynki 4092, po samicce 1224. Każdy wie, że ona ma biały lotek z jednej i z drugiej strony. Powinna mieć po trzy są. Ten ma 4 akurat, ale z reguły mają po 3 na prawym skrzydle. Tutaj mamy gołąbka z rozpłodu od pana kolegi sympatycznego Maziarza po belgu. Też fajnie, gołąbek na młode u mnie się spisuje już któryś rok. Gołębie mam w rozpłodzie kilka latek. Ale oczywiście Ayrkampa od Janusza Bodego. Gołąbek, ojciec był kupiony, już też wspominałem na niektórych filmach. Gołąbek był odkupiony za symboliczne 800 zł ze wspólnego gołębnika. Budowa, gołąb duży, niesamowite skrzydło, fajnie wyselekcjonowany. Też jeden został u mnie, jeden idzie do pani Eweliny oczywiście. No to pani Ewelina się będzie nim cieszyć. Oby było wszystko dobrze i utrzymać je w zdrowiu. No wszystkie są kapitalnie wyselekcjonowane, nie ma po prostu. O, ten ma skrzydełko super. A 4094 gołąbek to jest po mojej samicy z sieka, z Vandenabele, nałożone też pieta merwę, więc krzyżóweczka, zobaczymy. Nie ręczę, nie obiecuję, ale u mnie są też gołąbki z tej pary. Będą 3, czwarty idzie do ciebie. Zobaczymy. Bawimy się oczywiście. No i jeszcze bym chciał przedstawić gołąbka 91. No tutaj nie ma. Tutaj nie ma takiego czegoś u mnie. Nie chowam gołębi też. Staram się nie chować, żeby nie zamiatać gołębników. Moi drodzy, tylko ma być wszystko piękna selekcja gołębi. Staram się to... O! Poleciało. Ok, więcej numerków nie będzie... A! Panie kochany mężu, tutaj gołąbek, który moim zdaniem jeszcze nie powinien iść do pana, bo potrzebuje tydzień, ale nie będę panu wysyłał jednego. Postarałem się też dla pana coś wybrać dobrego, proszę go dobrze odchować. Gołąbek jest tak samo zaszczepiony, wszystko jest zrobione, tylko czeka na ospę do szczepienia i proponuję tego gołąbka sobie raczej zostawić. Jak państwo chcą lecieć, proszę lecieć, ale ja tego gołąbka bym sobie zostawił. Ten gołąbek na loty się u mnie nie nadaje, bo ja bym sobie go zostawił do rozpłodu. 10 gołąbków o godzinie 13. Dzisiaj poniedziałek. Mamy dzisiaj piękną pogodę, jeszcze nie majową. Tomasz Rolat. Pozdrawiam hodowcę Tomasza Rolata. Dwa lata gołąbki w rozpłodzie, czarna,
czarna, piękna perła, która pokaże klasę. Jedna poszła na wspólny gołębnik, a jedna perełka została u mnie. Proszę obrócić kamerę w moją stronę. Ale oczywiście ojciec tych gołębi jest u Grzegorza Taraska. Już mamy jajeczka i będziemy się z Grzesiem Taraskiem bawić. Grzesiek Tarasek, przepraszam Cię, że do Ciebie nie zadzwoniłem wczoraj, ale byłem na motorze. Przepraszam, że do Ciebie nie zadzwoniłem w sobotę, bo grałem wesele. Wybacz mi, przyjacielu, bo poza tym, że gram i sprzątam te gówna u tych gołębi, też nie mam czasu. Wybacz mi, takich klientów jak Ty i kolegów i super gości jak Ty mam wielu, ale tylko z Tobą utrzymuję kontakt, nawet Pawła Sowę olałem, bo nie mam czasu. Wybaczcie mi, nie obrażajcie się na mnie, nie mam czasu. Mam tak dużo obowiązków, ale gołąbki uchowiemy, bo bawimy się. Oczywiście na moim gołębniku też są gołębie od pana Taraska, więc zobaczymy, co to było. Nawet zrobiłem pewne podmianki, coś oddałem, coś zostawiłem. Także Grzesiu, zobaczymy, jakie te gołąbki masz, czy się będą spisywać. Jak się nie będą spisywać, to wiesz jak jest. Nie, Grzesiu Tarasek, super gość. Pozdrawiam Janusza Wodnego, Grześka Taraska, Pawła Sowę i wszystkich zajebistych hodowców, których lubię i lubią mnie. Pozdrawiam serdecznie, to i wszystkie zajebiste dziewczyny, które są też hodowczynimi.